Zuza, sezon kadrowy za nami, czas na klub. Za tobą właśnie pierwsze spotkanie w drużynie UKS-u Komorską Łódź. Pierwsze wygrane. Jak wrażenia? No super, oby tak do końca. Dobry początek. Wiem, że będzie jeszcze lepiej, bo to tak naprawdę jesteśmy parę dni ze sobą dopiero. Jeszcze się poznajemy, zgrywamy, więc świetna okazja, żeby ten czas tutaj wykorzystać. Jestem pełna optymizmu po tym, co tutaj się dzieje. Widać, że dopiero dołączyłyście, ale na boisku wyglądało to momentami już naprawdę bardzo dobrze, szczególnie ten pierwszy set. Tak, no na pewno jesteśmy, można powiedzieć, doświadczonym zespołem, który nie potrzebuje tak naprawdę dużo czasu, żeby załapać, co ma robić na boisku. Więc tak jak w pierwszym secie zdominowałyśmy przeciwnika, to myślę, że nieraz jeszcze to pokażemy w następnych meczach. Pierwsze szybkie pytanie. Stęskniłaś się za grą w barwach UKS-u? Oczywiście, że tak. Już jak wcześniej też wspominałam w wywiadzie, reprezentacja a granie w klubie to są zupełnie dwie różne rzeczy, inny klimat zupełnie. Stęskniłam się za UKS-em, za kibicami, za tą atmosferą na boisku. Ja już mówiłam, że jakby czuję się jak w domu, także no, cieszę się bardzo. Tak naprawdę za wami dopiero kilka wspólnych treningów w pierwszym składzie, ale dzisiaj fragmentami, a szczególnie w pierwszym secie, wyglądało to naprawdę nieźle. Tak, no szczególnie w pierwszym secie, ale później myślę, że trochę nam spadła koncentracja. Musimy też pracować nad zgraniem, bo to było takie poważne nasze pierwszy sparring w tym nowym składzie. No dużo jeszcze nam zgrania potrzeba, ale czujemy się, myślę, dobrze ze sobą i gdzieś myślę, że to było widać dzisiaj, więc no efekty przyjdą szybko. Widać było właśnie szczególnie w tych wygranych końcówkach, że macie dużą pewność siebie, a Wrocław nie wydaje się, żeby miał być słabym zespołem w tej lidze. No jakby myślę, że Wrocław też dużo trenował ze sobą. Gdzieś tam myślę są przed nami, jeśli chodzi o zgranie w drużynie. My dopiero stawiamy tak naprawdę pierwsze kroki jako zespół, więc jakby cieszę też, że te końcówki rzeczywiście dałyśmy radę wygrać i to już myślę, że trochę świadczy o tym, że jesteśmy mocnym zespołem.